W ręce w policji wpadł mężczyzna, który ukradł zestaw w noży wagę kuchenną i porcelanowe podstawki z jednego ze sklepów przy ulicy Konopnickiej w Obrzuchu, a następnie skradzione przedmioty próbował sprzedać kilkadziesiąt metrów dalej. Teraz grozi mu nawet do pięciu lat więzienia. Pracownicy sklepu szybko zorientowali się, że ze sklepu zginął asortyment, a w pobliskim podwórzu złodziej próbuje sprzedać skradzione przedmioty o wartości ponad 1000 złotych. O całym zdarzeniu powiadomili policję. Jak wynika z informacji policji, złodziejem okazał się 61-letni mężczyzna. Mieszkaniec Wałbrzycha, który w chwili zatrzymania przez policję był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Skradzione przedmioty trafiły na sklepowe półki. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.